Dzisiaj mamy dla Was kolejny temat, który dla wielu osób jest dosyć dużą ciekawostką, a dla nas jest dosyć oczywiste. Sporo zawodników używa w swoich pojazdach turbiny, turbosprężarki, a my używamy kompresora mechanicznego. Dlaczego? Zaraz wszystko Wam opowiem. Słuchajcie, ja Wam powiem, jak to wygląda z perspektywy kierowcy. Wielokrotnie Wam mówimy, jeżeli chodzi o drifting, że jeździmy momentem obrotowym i chcemy, żeby ten moment obrotowy był w całym zakresie. I dlatego my wybraliśmy V8 jako silnik do naszych samochodów driftingowych. I teraz, jeżeli mówimy o podniesieniu mocy, to oczywiście w tym momencie naturalne dla mnie jest, że wybiorę kompresor, ponieważ kompresor również daje równy liniowy przyrost mocy i momentu obrotowego. Nawet fajnie się jej słucha, jak kierowca, mechanik, super. Natomiast z punktu widzenia mojego inżyniera, który to montuje, który to serwisuje, który to dotyka praktycznie codziennie. Słuchajcie, kompresor, wielki ślimak napędzany pasem klinowym. Czym jest kompresor? Kompresor jest też turbiną, tylko nie napędzaną siłą gazów wydechowych, czyli spalin, tylko napędzany jest paskiem od wału korbowego, czyli co? Od samego początku, jak odpalisz silnik, on już pompuje. Co prawda mało, ale w miarę obrotów równo to doładowanie wzrasta. Musimy zaznaczyć to, że są dwa rodzaje kompresorów. My stosujemy kompresor odśrodkowy, czyli bardzo podobnie wyglądający jak turbo. On ma tutaj dużą przekładnię, w której znajdują się tryby, które przełożenie robią, gdzie jest smarowanie olejem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast występują też jeszcze kompresory śrubowe, które zakłada się na silniku od góry. W miejsce kolektora dolotowego zakłada się kompresor, taka maszynka do mięsa. One wydają bardzo fajny dźwięk. Kiedyś Bartosz Stolarski jeździł i robiło takie miau. Miau. Miau! To właśnie były te kompresory. My postawiliśmy na kompresor odśrodkowy, wyglądający jak turbo, który jest bardzo dobrym racingowym kompresorem. Dlaczego? Dlatego, że możemy do niego założyć duży intercooler. W przypadku śrubowych niestety on jest mały na silniku i ciężko go schłodzić, bo kompresor wytwarza duże ciśnienie, ale też wytwarza temperaturę. Tutaj jest cały układ dolotowy już jak przy turbo, natomiast całe napędzanie i wytwarzanie ciśnienia polega na tym, że odbieramy moc za pomocą pasa wielkiego 10 pk od wału korbowego. O. Ja tak się zastanawiam, Mariusz, dlaczego w takim razie panowie zakładają turbo, skoro to jest bardziej problematyczne urządzenie, też jeżeli chodzi o jazdę, jeżeli chodzi o inne podzespoły. Dlaczego nie kompresor? Nie do końca kompresor jest rzeczą idealną, żeby było też jasne. To jest rzecz, która też ma swoje wady. Kompresor, taki jak ten, duży, potężny kompresor do naszej V8 zużywa 60 koni mechanicznych, 70 koni mechanicznych. On tyle potrzebuje, żeby przy pełnej mocy działać. Turbo nie zużywa koni mechanicznych. Ale znowu turbo w samej adaptacji jest trudne w założeniu, bo musimy zmieniać kolektory wydechowe, musimy spawać to wszystko, musimy przebudować, żeby te spaliny gdzieś tam szły i wtłoczyć do turbiny, do części tej gorącej, później tam te śmigiełka się kręcą, no i wszystko zaczyna działać. U nas jest inaczej. Wydaje mi się, że prościej. Nie musimy przebudować układu wydechowego. Praktycznie kupując zestaw dedykowany do silnika LS, mamy wszystko. Normalny, zwykły człowieczek, który ma pojęcie o mechanice, jest w stanie według instrukcji obsługi przykręcić to do samochodu, założyć, oddać komuś, żeby to wystroił i już to powinno działać. To jest bardzo ważny też cecha ze względów serwisowych, bo jak zrobimy sobie kolektor wydechowy, który jest dedykowany pod dany silnik, zrobiony tylko pod to i coś się wydarzy, coś pęknie, nie jesteśmy w stanie go w ciągu chwili kupić nowego. Natomiast w zestawach dedykowanych. Wszystko jest dostępne praktycznie na półce, oczywiście w Stanach, ale jest dostępne. Tu mamy doskonały przykład
nowiutkiego kompresora, który właśnie przyszedł do nas z firmy Vortech, naszego partnera technologicznego, który nam wiele lat już pomaga, bo w każdym naszym samochodzie jest taki właśnie kompresor, a to jest najnowszy model racingowy, nawet opisany, że nie wolno na ulicę, bo byłoby źle. Natomiast tak, kompresor ma bardzo dużo zalet, ma oczywiście wady, ale te wady są bardzo małe, więc my stawiamy na dobry, jakościowo i mocny kompresor. No właśnie, to teraz macie odpowiedź na pytanie, dlaczego wybraliśmy kompresor. Dlatego, że jest z mojej perspektywy lepsza charakterystyka jazdy, poza tym jest łatwiejszy w montażu i w serwisie. Kolejną rzeczą jest to, że po założeniu na przykład turbiny jest wiele czujników, zaworów sterujących tą turbiną przy strojeniu. Później stosowane są systemy nitro. Wszyscy zakładają, czemu nie macie nitro? No bo nie potrzebujemy nitro. Bo ten samochód, to co powiedzieliśmy na samym początku, z takim kompresorem pompuje ciśnienie od samego dołu, od samych pierwszych obrotów. Natomiast nitro stosuje się po to w silnikach turbo, żeby w momencie, gdy jeszcze nie ma tych spalin wytworzonych tyle, żeby się kręciło, wstrzeliwuje się nitro, on odpala i wtedy jest szybsze, tak zwane szybciej wstaje turbo i zaczyna pompować, ładować, czyli mamy szybciej ciśnienie, które potrzebujemy. Nie mamy problemów ze zmiennymi jakimiś problemami przeładowania, bo zawór się zaciął, bo coś tam. U nas pompuje tylko tak, jak założone są kółka, które napędzają i kompresor, i na wale korbowym. Od tego zależy prędkość obrotowa kompresora, co daje nam przełożenie na ciśnienie. Masz jeszcze coś do dodania? No pewno, kurwa, w chuj mogę gadać. No to gadaj. Nie lubię. To jest kompresor typowo wyczynowy, wyścigowy, racingowy, który możemy stosować do silników już przygotowanych pod duże doładowanie. Są zestawy, które możesz sobie kupić do własnego samochodu, nie wiem, do Camaro na przykład, do silnika seryjnego, kompresor Vortecha, który pompuje pół bara, montujesz, dostajesz upgrade mapy i to działa. Natomiast tu ten kompresor może pompować do 1,5 bara. To są już takie naprawdę duże ilości, a na V8 to może napędzić 1,5 do 2000 koni mechanicznych. Także to jest coś, co no, nas to też kręci po części, że są to rzeczy inne. A turbo, dobre turbo też jest też drogie. Kompresor nie jest tani, ale myślę, że dłużej wytrzymuje. Wiele lat wytrzymuje. Oczywiście, gdy nie zostanie uszkodzony mechanicznie, a z turbinami różnie to bywa. Wielokrotnie zdarzało się także koledzy. Ostatnio na zawodach kolega dwie usmażył, jak powiedział, dwie turbosprężarki w swoim LSX-ie i też nie wiadomo dlaczego. Także dużo jest, pojawiło się na rynku tanich, jakichś podrobianych turbin, gdzie one są teoretycznie tanie, ale później trzeba je wymieniać co chwilę. Także no, są plusy, są minusy. My stawiamy na technologię doładowania mechanicznego i tak zostanie. Się nagadałam. Słuchajcie, mam nadzieję, że Mariusz Wam wytłumaczył, jak działają kompresory i jakie są kompresory i dlaczego wybraliśmy właśnie kompresor, a nie turbosprężarkę. Jeżeli macie jakieś pytania albo wszystkiego nie wyjaśniliśmy, to oczywiście piszcie, z przyjemnością to zrobimy. O, a może i nitro założymy? Tylko jeszcze nie wiem po co, ale... Na razie nic nie będziemy zakładać. Może. Piszcie, z przyjemnością odpowiemy na Wasze pytania, a my za to bierzemy się za kolejne elementy samochodu. No to właśnie, a ja nikogo oczywiście nie będę ganił za turbiny, bo je bardzo szanuję i ten, kto lubi turbiny, niech zakłada turbiny. My lubimy kompresory, będziemy robić kompresory, a Wy piszcie, czy było fajnie, jak było mało, to nie piszcie, będę musiał więcej gadać. Natomiast myślę, że takie proste, krótkie kilka zdań na temat kompresorów i turbin pokazało Wam, dlaczego to robimy, jak to działa i no i co, no i do następnego razu. Do następnego razu, cześć. Subskrybuj kanał Karolina Cyka Pilarczyk. Nowe odcinki co tydzień w niedzielę o godzinie 19:00.